Zakończył się rok akademicki w Państwowej Uczelni Angelusa Silesiusa. Ponad 150 studentów opuściło jej mury. Najlepsi studenci otrzymali nagrody, a wszyscy zostali odznaczeni okolicznościowymi dyplomami. Piękny dzień, święto naszej uczelni, rozdawanie dyplomów i czapkowanie, czyli przyznawanie tego ostatecznego szlifu pielęgniarskiego, nadawanie określonego statusu, że jestem wykwalifikowaną pielęgniarką, pielęgniarzem. To wspaniałe święto, to historyczne wydarzenie dla naszej uczelni. A ba, to co powiem najważniejsze, to wreszcie już tylko i wyłącznie w realu, czyli na sali, w audytorium nowym. No i oczywiście czekamy na nowy nabór, bo dzisiaj dyplomatorium, a niebawem 3 października inauguracja nowego roku akademickiego. Podczas uroczystości zakończenia roku akademickiego przekazano czepki nowym pielęgniarkom. To już tradycja. Uczelnia może się poszczycić wykształceniem 17 pielęgniarek i 2 pielęgniarzy, którzy przeszli uroczyste ślubowanie. Od teraz mogą pracować w zawodzie.